Andrzej przejął gospodarstwo Pogienku, ale fani mają wątpliwości. Nie wszyscy zgadzają się z decyzją. Kto powinien przejąć gospodarstwo Pogienku? Zapraszamy na odcinek. Rolnicy z Podlasia, a konkretnie Andrzej Onopiuk z Plutycz, przekształcają swoje gospodarstwo. Wszystko to jest obserwowane przez całą Polskę, gdy 41-letni rolnik remontuje swój dom, odświeża podwórko i inwestuje w nowy sprzęt. Niemniej jednak... Pewna część internautów zauważa, że lepszym kandydatem do tej roli mógłby być młodszy brat Andrzeja, Jarek. Jeden z internautów stwierdził, chyba lepiej gdyby Gienek przepisał gospodarstwo na Jarka. Andrzej onopiuk z plutycz przejął gospodarstwo od swojego ojca Gienka, który z kolei odziedziczył je po swoim dziadku. Dziadek szkodował do rządu oddać ziemię i wszystko na mnie przepisał, powiedział w jednym z wywiadów sześćdziesięcioletni Gienek. Andrzej, który często jest krytykowany przez swoich fanów, nabrał ostatnio wiatru w żagle, aż miło popatrzeć remont domu, jak sam miewa pałacu. Nowe ogrodzenie na podwórku, inwestycje oraz kolejne ambitne plany, między innymi pozbycia się błota w obejściu. 41-latek nie marnuje też czasu na polu. Na jednym z ostatnich filmików opublikowanych na YouTube, można zobaczyć, jak Andrzej wraz z bratem Jarkiem wybierają obornik. Andrzej pracuje widłami a Jarek obsługuje specjalną maszynę, którą użyczyła prywatna firma. Bez ładowania to z tego chlewa woziłbym z tydzień czasu, a tak to jest powiedzmy dzień czasu i obornik wywieziony, przyznał Andrzej. Fani są pod wrażeniem pracowitości Jarka, do tego stopnia, że mają wątpliwości, czy Gienek dobrze zrobił powierzając gospodarkę Andrzejowi. I brawo Jarek, ty jesteś bardzo dobry do tego robota, gratulacje, Jarek dobrze wyglądasz, dbaj o siebie i nie zapuść się znowu. Nie daj się tak wykorzystywać, no chyba że ci Andrzej dobrze płaci. Pałac powstaje tylko książę się obija i wygląd ma porobka. Weź się książę do roboty, komentują internauci. Nawet pomocnicy Jarka w jednym z ostatnich filmów wychwalają Jarka i można nawet powiedzieć, wyśmiewają Andrzeja. A wy jak sądzicie? Czy Andrzej to dobry gospodarz?